zgodnie z obietnicą z tamtego roku biorę dzisiaj czynny udział jako uczestnik i na razie jest dobrze. Gmina Sosnówka ma to szczęście, że tutaj mieszkał Kraszewski. Tak, niewątpliwie jest to, że Kraszewski tutaj mieszkał, że mamy, co widać z tyłu, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jest to niewątpliwie perełka nie tylko gminy, ale też powiatu i pokusiłbym się o stwierdzenie, że całego województwa, bo jednak ma to swój urok, ma to swój klimat, super miejsce i bardzo się cieszę, że akurat na terenie mojej gminy znajduje się. Czy sama trasa rajdu, tego 9. już rajdu, poprowadzona została również przez miejscowości, które mają swój klimat i swój urok i warto było je pokazać rowerzystom, którzy być może są tutaj po raz pierwszy? Oczywiście, chociaż muszę przyznać, że pytanie jest podchwytliwe, gdyż każda miejscowość na terenie gminy Sosnówka ma swój urok, ma swój klimat, ale nie da się poprowadzić trasy tak, żeby ogarnąć to wszystko. Natomiast będziemy przyjeżdżać przez Rozwadówkę, zabytkowy kościół. Będziemy przyjeżdżać przez Motwicę, również zabytkowy kościół, te kościoły z bogatą historią. Dlatego ciężko tak wymieniać akurat te miejscowości z tą historią. Co roku staramy się zapewnić taką trasę, żeby przynajmniej jeden epizod ciekawy turystycznie był ujęty. Dzisiaj wójt również podwójny roli. Mało, że bierze udział jako gość i uczestnik, to jeszcze pomarańczowa kamizelka, czyli jako opiekun pewnie. No niestety, taka moja rola, ale to robię z czystą przyjemnością. Rower... Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i nic, tak jak do tej pory nie mieliśmy jeszcze ani jednego złego wydarzenia i oby tak zostało do końca, żebyśmy wszyscy na tym ognisku w dobrej formie się spotkali na koniec. Ognisko w Dębowie. Tak, ognisko w Dębowie jak najbardziej i nagrody, będzie losowanie i oczywiście tradycyjnie uhonorujemy najmłodszego uczestnika i najstarszego. Troszeczkę się baliśmy tej pandemii, czy uda nam się w tym roku zorganizować rajd, ale dzięki Bogu udało się i no i jesteśmy, jak widać dzisiaj. Wszystkie siodełka i kierownice zostały odkażone. Tak, jak najbardziej. Również ręce. No również. Jaka dzisiejsza trasa? Dzisiejsza trasa jest troszeczkę skrócona. Ze względu właśnie na pandemię, ze względu na pogodę, wynosi 33 km. I biegnie teoretycznie tylko przez naszą gminę, po naszej gminie. U ilu uczestników? 150. Zgadza się. 150 z tego względu, że jednak tyle ograniczenia. Można. Tyle można. To znaczy została troszeczkę zwiększona ta liczba, bo może było 250, ale my przy składaniu dokumentów jednak o 150 wnioskowaliśmy. Na koniec czekają niespodzianki i losowania. Zgadza się. Będzie ognisko w przepięknym miejscu Dolina Dębów. Piękne, urokliwe miejsce. I tam ognisko, a także losowanie nagród. I oczywiście nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika. Najstarszy ma, najmłodszy ma? Najmłodszy ma 1,5 roku. Jest to dziewczynka. Najstarszym uczestnikiem jest pani, ma 75 lat. Fajne gadżety rozdawaliście na początku. A to prawda. Co roku staramy się jakieś takie gadżety, niespodzianki fundować naszym uczestnikom. No w tym roku to są ręczniki szybkosnowce, właśnie z logo Rajd.